Dzisiaj robimy nietypowy odcinek. Zobaczymy, jak to wyjdzie, jak to będzie, jakie będzie zainteresowanie. Mam sporo różnych gadżetów z czasów PRL-u, eksponatów. Niektóre starsze, niektóre młodsze, niektóre bardzo nietypowe. W związku z tym postanowiłem, że zrobię odcinek zagadki. Zrobimy odcinek zagadkę. Wybrałem tu 12 przedmiotów, takich zagadkowych, i dzisiaj je tylko pokażę, a w komentarzach proszę pisać, co to jest. Jeżeli odgadniecie, bardzo dobrze, jeżeli nie odgadniecie, no to w którymś z kolejnych odcinków opowiem o tym. I jest jeszcze ewentualność taka, że mam więcej takich podobnych przedmiotów. Jeżeli to ten odcinek będzie budził duże zainteresowanie, to zrobi mi więcej takich odcinków. O, żeby przypomnieć przedmioty używane dawno temu, lub nawet średnio dawno temu. O, żeby było lepiej, wezmę metrówkę. Dobrze jest wiedzieć wielkość, żeby niektórych przedmiotów. I ponumerowaliśmy je. W związku z tym w komentarzach proszę pisać, że numer jeden jest to, to i to. To taki chyba najprostszy instrument, narzędzie. To są przedmioty, niektóre są narzędzia, niektóre są przedmioty takie ogólnoużytkowe. O, tu na pewno wyrób kowalski. Kowal porobił tutaj ładną jodełkę. To jest taka klamra. Wydawałoby się, że normalna klamra z zawiasem. No, a do czego ona służyła, to jak ktoś wie, proszę napisać. Powiem tylko, że to ma 37 cm. 37 cm. Dwójka. Też ciekawy przedmiot. O, taki razem kompletny do 40 cm. Metalowy z ząbkami. Też prawdopodobnie kowalska robota, chociaż tu już jest spaw, to nie. O, takie ściski z łańcuszkiem. No ciekawe. To jest chyba do wyciągania zeznań na policji. No właśnie. No tak, na milicji wtedy. Tak, trójka, to taki dość prosty narzędzie. O, taki sobie, nie wiem, siekierka, moteczek, cokolwiek. Tu był kijek drewniany. W hokeja dzieci grały. No, wygląda jak kij hokejowy rzeczywiście. No, nie powiem, co to jest. No, może tylko zmierzę, że to, bo ma 13 cm na dole. Same ostrze. Zbyt ostre nie jest. Czwórka. Czwórka będzie dość skomplikowana już, bo czwórka to jest urządzenie radzieckie, bo cena była w kopiejkach. I żeby było ciekawiej, powiem, tu jest pojemnik, takie puste. Zakręcane ładne. Tu dwa takie druciki i jeszcze pokrętło. Nie wiem do czego. Długość tego jest 13 cm. 13 z kawałkiem. I teraz czwórka, to piątka. O, piątka będzie najbardziej skomplikowana. O, tu będą. I od razu powiem, że nie jest to dziadek do orzechów, bo wszyscy będą pisali, że 22 cm. Wszyscy by powiedzieli, że to jest dziadek do orzechów. Jeden element jest drewniany, drugi metalowy. Tak się zaciska. Tu jest kawałek wkładki metalowej jeszcze przynitowanej w tym drewnie. O, chyba żeby zbyt szybko się nie zużyło. O, tak ładnie wystrugane. Tu okrągłe jajeczko. Widać, że bardzo stare. Sam nie wiedziałem, dopiero mi kolega powiedział, co to jest. Wiesz, ale jak już powiedział, to bardzo łatwo skojarzyłem, bo ja jestem jednak ze wsi. No, to jest piątka. Teraz szóstka. O! Szóstka to będzie dopiero ewenement. Tutaj nawet poproszę widzów, żeby pomogli mi, bo nie wiem, co to jest. Znalazłem to na złomie, pytałem kilku osób i nie wiem, co to jest. Pierwsza wersja była taka, że podstawka pod garnek, ale nie. Po co są te otwory z boków? Takie masywne, żeliwne. Masywne, żeliwne, właśnie. Otwory są trochę wyślizgane, tak jakby tam lina przez to przechodziła jakaś. Tak, o 23 cm po przekątnej. Wysokość 10. No, tu taki ładnie wyprofilowane te żeliwo. Po co są te ostrza? No tutaj to poproszę, tego nie wyjaśnię, chyba że mi ktoś tutaj z moich klientów podpowie, bo na razie nie jestem w stanie powiedzieć, co to jest. O,
siódemka. Siódemkę pokazywałem już na jednym z odcinków. Jak ktoś oglądał moje odcinki, to kto się domyśli, co to jest. To jest aluminiowe. Taki lejek aluminiowy. 20 cm. Tu jest taki haczyk. O, jeszcze żeby było łatwiej, to podpowiem, że tu był przewód elektryczny, o, dołączony do tego. Tylko jest obcięty. Też jest bardzo stare. Fajny taki otworek. Dziurka. Jak do pastucha wygląda coś. No, to też tylko niektórzy będą wiedzieli, co to jest. Tylko niektórzy, bo to jest, wydawało się, taki zwykły kamień. Tylko taki w kształcie trochę półksiężyca. O. Nie wiem, co to jest, ale nie powiem na razie. 14 cm. Wysokość 7 z kawałkiem. Taka osełka. Okrągła. No właśnie tak wygląda. Po prostu niektóre przedmioty przypisane są do niektórych zawodów. No jeżeli obejrzy to ktoś, kto pracuje w tym zawodzie akurat, to będzie mu łatwo. Albo pracował. W tej chwili to żadne z tych przedmiotów nie jest używane już w tej chwili. Ósemka. Dziewiątka jest taka dość prosta. No, taki pocisk wygląda. Taki motylek po prostu. O. Podpowiem tylko, że tutaj był kijek. To było na długim kijku. To powinno być ostre. No takie jeszcze w miarę jest, ale nie jest zbyt ostre. Powinno być ostrzejsze. Powiem, że nie jest to do zrywania jabłek. No tutaj ciekawa sprawa. No to więc to chyba będzie proste. To chyba będzie proste. To chyba też będzie proste, chociaż do końca nie jestem pewien, co to jest. Przypuszczam tylko. Zobaczymy, co powiedzą widzowie. Cena jest 20 kopiejek. Tanie było. 20 kopiejek. Taka rolka kręcąca się i drucik. Uchwyt aluminiowy, fajny, radziecki. Na pewno jeszcze radziecki, bo cena w kopiejkach. I bardzo niska cena. Więc to powinno być dostępne dla ludu pracującego. Miast i wsi. Ta jedenastka, a jedenastka jest tutaj. Jedenastka jest trochę inna już, nie metalowa. Takie futerko. Takie jakieś futerko. To jest futerko, skóra cielęca. Wygląda na to, że chyba cielęca skóra. O, powiem, tu są takie dwie dziurki z boków. O, a tu jest zamek błyskawiczny. Czyli to nie jest już stary zamek, jest prawie zamek metalowy, no ale na pewno przedwojenny. No i tutaj zdawałoby się zwykła łopata. A tu jeszcze zmierzę to. Tak, 30 na 22. A łopata razem z tym mocowaniem 34 cm z tym, z fragmentem do obsadzenia na kij. Zwykła łopata. Tu był trzonek do tej łopaty. Pytanie polega tylko na tym, do czego służyła ta łopata. Dlaczego była taka okrągła? Tak ładnie zakrzywiona. Mam jeszcze jedną taką. Ta widać, że dużo używana była, bo jest trochę tutaj wyeksploatowana. Drugą mam nówkę. Ale wolałem pokazać taką używaną. Do czego służyła ta łopata? Narzędzie specjalistyczne, powiem, i nie jest to węglarka do węgla. O, a propos węgla, o węglu mamy nagrany odcinek bardzo, bardzo dawno temu, o węglu kopalni. Tylko trzeba go zmontować, kiedyś pokazać, jakby jest, skąd się bierze węgiel, opowiadałem. Także prosimy o komentarze i jeżeli będzie dużo niewiadomych, to odpowiem. Jeżeli będzie mało niewiadomych, to po prostu proszę czytać komentarze. I coś tam, te, które wiem, dopiszę. Jeszcze, ale po pewnym czasie dopiero.
pozdrawiam swoich widzów i życzę smacznego, bo pora jest taka, że już trzeba jeść śniadanie. 9 jest 15, to chyba jest 8:15 według nowego czasu, więc życzę bardzo, bardzo smacznego wszystkim.